Moje zadanie jako Wydziału Promocji jest współpraca merytoryczna. Moje zadanie jako Wydziału Promocji jest współpraca merytoryczna. Ja się zastanawiałem, czy na tym dzisiejsze posiedzenie komisji w ogóle przyjść, ale ze względu na to, to mówię całkiem uczciwie, że jestem rodowitym Łuszczaninem, mieszkam tu 50 parę lat. To jest jeden aspekt sprawy, który mnie tutaj przypędził, a drugi, że zarządzam kompleksem Dolina Szarloty, który generalnie powinien, moim zdaniem, nie tylko moim, wielu Łuszczan i innych ludzi, być kojarzony z Łuską, niestety nie jest. I ja chciałbym parę spraw poruszyć, bardzo istotnych, ponieważ uważam, że ja mam moralny obowiązek jako mieszkaniec Łuski od kilkudziesięciu lat, od dziecka dowiedzieć się, jak wygląda w Łusce sprawa promocji, jak wygląda w Łusce w ogóle program budowania produktu, bo to są tak ciężkie sprawy, że ja po prostu, ja za promocję odpowiadam w Dolinie Szarlotki. Ja bym się chciał dowiedzieć, dlaczego na przykład o Łusce mówi się mało, albo się mówi nie w tych kategoriach, jak się powinno mówić o miejscowości turystycznej. Ale może zacznijmy od początku. Rzecz, która mnie najbardziej interesuje, to chciałbym się dowiedzieć, to prawdopodobnie od szefa, naczelnika promocji, ale konkretnie, na jakim etapie jest przygotowanie do Festiwalu Sztucznych Ogni 2011? To jest pierwsze pytanie, tylko chciałbym się dowiedzieć tak, żeby pan naczelnik odpowiedział konkretnie na pytania, jakie ma podpisane umowy. Drodzy Państwo, chciałem zauważyć, 4 miesiące do sezonu. Tak jak tutaj przedmówca zauważył, 4 miesiące do sezonu, wiemy co było w zeszłym roku. Ja przez przypadek w minimalnym procencie, jako Dolina też tam w tym uczestniczyliśmy, minimalnym zaznaczam, ale wiemy jak to wyglądało. I chciałbym się dowiedzieć, jakie media zostały uruchomione do promocji Łuski w tym roku, a szczególnie Festiwalu Sztucznych Ogni, kto objął patrona. Jacy są sponsorzy kapitałowi, jacy są załatwieni sponsorzy kapitałowi. To są takie dwie rzeczy główne i oprócz tego, nie wiem czy to jest prawdą, dlaczego w tym roku nie odbędzie się konkurs firm pirotechnicznych, tylko przepraszam, gala laureatów, czy jak to nazwać, co użyję słowa od razu śmierci złą imprezą. Przepraszam za słowo. Bo jeżeli nie ma konkursu, to te firmy nie mają motywacji, żeby wydać odpowiednich pieniędzy na materiały te wybuchowe, pirotechniczne i zrobią te pokazy na poziomie 1200 zł, tak jak my w Dolinie robimy Sylwestra. I normalny przechodzi, nawet się nie zorientuje, że 10 minut oglądał pokaz za 2000 zł. Przepraszam, to są bardzo poważne pytania. Albo ktoś się robi coś porządnie, albo robi to po prostu tak, żeby przetrwać. To jest ta sprawa i chciałbym, żeby pan naczelnik na te pytania odpowiedział. Na początek. Panie przewodniczący, czy mam odpowiadać? Ja myślę, że tak. Bo ja rozumiem, że mogę być przepytywany przez radnych miasta, nie przez osoby z zewnątrz. Ja panu powiem szczerze, myśmy dlatego pana zaprosili dzisiaj, bo nas bardzo radnych boli ubiegłoroczny rok. I chcemy nie dopuścić do tego, żeby w tym roku sezon był po prostu zagrożony, a szczególnie ta wielka impreza. Nie możemy my jako radni, nie mając wiedzy o promocji, po prostu zadawać takich pytań. Dlatego posiłkujemy się człowiekiem, który ma doświadczenie wielkie w tym zakresie. I nie wydaje mi się, żebyśmy zrobili jakieś wielkie popa, żebyśmy pana nie chodzi o przymuszenie, poprosili o odpowiedź na te pytania, bo one już powinny dawno paść tutaj, a pan się delikatnie mówiąc wymiguje chyba na drugi miesiąc od tych konkretnych odpowiedzi. Nam nie chodzi o kwoty wielkie, o jakieś tam bardzo szczegółowe nazwy, bo to pewnie są tajemnice, że nie wolno tego specjalnie, ale konkrety, jak to jest zorganizowane, czy pan nie usługuje pomocy, bo widzimy na internecie, na stronie głównej jest informacja o prośbach, o pomoc. I z tego też czujemy jakiś taki brak, jakiś niedosyt czujemy. Chcemy właśnie tą, jak gdyby, dyskusję od dzisiaj na ten temat upublicznić, żeby to miało po prostu, żeby was zobligować do lepszej pracy, żeby ten udał się sezon. Wiemy, że nie ma pieniędzy, ale to nie znaczy, że musi być cała całkowita klapa.
Prosimy, gdyby Pan mógł, jak Pan może coś odpowiedzieć na pytanie. W takim zakresie, na jakim Panu pozwala tajemnica handlowa. To znaczy, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Mirosławie, ja powiem tak, pośredników do naszej klasy samorządowej nie trzeba. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. Jeśli Państwo mają jakieś nowe pytania, to oczywiście zawsze na nie odpowiem. Ja rozumiem, że to są też pytania radnej i zgrzeszności dla Rady udzielę odpowiedzi. Proszę Państwa, sytuacja jaka jest w tej chwili w budżecie miasta, Państwo doskonale wiedzą, Państwo uchwalali budżet, Państwo doskonale wiedzą, jakie środki są przeznaczone na promocję, na działania promocyjne eventowe w udziale 630. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o środki budżetowe, ja mam niepełne środki finansowe dotyczące zabezpieczenia festiwalu. Na dzień dzisiejszy, ja to Państwu referowałem, Państwu o tym już mówiłem, że na dzień dzisiejszy zamknięta jest umowa z koordynatorem pirotechnicznym, osobą, bez której festiwal się nie będzie mógł odbyć. Mam tutaj na myśli Pana Wojciecha Gorycę. Umowa jest zamknięta, podpisana na poziomie roku ubiegłego. Z racji tego, że ten człowiek jest od 10 lat z tym festiwalem, to jest po prostu osoba, która współpracuje. Także to bezpieczeństwo, powiedzmy pirotechniczne, rzecz najważniejsza, kluczowa, jest załatwiona. Został opracowany regulamin o sprawach konkursowych i konkursowych. Będę, proszę Państwa, za chwileczkę mówił. Został opracowany regulamin festiwalu, jeśli Pan Przewodniczący będzie sobie życzył. Po komisji złożę w szacowne ręce projekt tego regulaminu. Regulamin został zatwierdzony przez Pana Burmistrza. Z racji tego, że dopiero w dniu dzisiejszym, po ciężkiej chorobie praca pracownik zamówień publicznych, w tej chwili będą dopiero wszelkie procedury związane z tymi pirotechnicznych umowami przeprowadzone po prostu postępowanie wynikające z ustawy o zamówień publicznych. Bo inna jest specyfika pracy urzędu, a inna jest specyfika Pana Mirosława. Państwo widzą te różnice, ma troszeczkę większą swobodę, bo nie jest jednostką sektora finansów publicznych, nie podlega ustawie. To są zupełnie dwa światy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o festiwal, dwa dni festiwalowe, 1-2 lipca, tak jak Państwu powiedziałem, o budżecie, który został wygenerowany z firmami pirotechnicznymi, nie będę mówił, bo to jest tajemnica handlowa, Pan Przewodniczący był łaskaw już o tym wspomnieć. Są to pokazy, dwa pokazy 1 lipca, dwa pokazy 2 lipca. W tej chwili, z racji tego, że jest to 10 jubileuszowy festiwal, chciałbym jeszcze przygotować atrakcję na niedzielę, traktując niedzielę jako powiedzmy dzień rezerwowy w przypadku złamania pogody, bo tak to zawsze było organizowane. Oprócz tego, że posiadam taki budżet, a nie inny, i Państwo widzę, że to zauważyli, jest taka sytuacja, że wydział zaangażował się bardzo w pozyskania środków finansowych, zorganizował po raz pierwszy, zinwentaryzował ofertę powierzchni reklamowych, a także wystąpił powiedzmy z ofertą współpracy promocyjnej do różnych podmiotów zewnętrznych. Poskładane zostały, proszę Państwa, aplikacje do koncernów piwowarskich, do firmy Grutex, do firmy Morpol, proszę Państwa, trwają w tej chwili i innych firm o innym profilu działalności, trwają w tej chwili negocjacje. Sami Państwo wiecie, że w tej chwili sytuacja gospodarcza, ekonomiczna nie jest powiedzmy nadzwyczaj efektywna i tak jeśli chodzi o sponsorów, dawanie pieniędzy jest bardzo trudne i no cóż mogę powiedzieć, procedury w ciągu trzech pierwszych tygodni, jeśli chodzi o zabezpieczenie firm pirotechnicznych, zostaną zamknięte. Jest to czołówka polska, proszę Państwa, najlepsze firmy i to nie jest tak, jak się bardzo myli Pan Mirosław, że jakiś pokaz za 1500 zł. Pustka na te czasy z pokazów sylwestrowych za 1500 zł już dawno za sobą. Chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że nawet jeśli samorząd generuje jako zapłatę za ładunki pirotechniczne w kwocie X, która jest to odbicie możliwości finansowych samorządu, to muszę Państwu powiedzieć, że podejście firm pirotechnicznych jest takie, że w drugim samochodzie
przywożone jest drugie tyle ładunków, które są wystrzeliwane w powietrze. Opowiem Państwu dlaczego. Powtórzę słowa pani Kamili Woźnie, która jest współwłaścicielką firmy Grunspeak. Ona powiedziała tak. Festiwal pirotechniczny w Łusce to najstarsza impreza pirotechniczna, chociaż ma wiele doskonałości, które są wynikiem braku środków finansowych. Powiedziała mi w ten sposób. Ja się tu uczyłam strzelania i ja tutaj zawsze przyjadę, jak długo będę prowadziła firmę pirotechniczną. Dla mnie pieniądze nie grają roli. Ja drugie tyle pieniędzy wyrzucę dla Ustrzan i dla władz samorządowych w powietrze, niż to, co dostałam w formie zwrotu za ładunki pirotechniczne, za ryczałt, za dojazd, czy za ryczałt do hotelu. Tak to, proszę Państwa, wygląda, bo jestem pewna marka, proszę Państwa, i ma rację tutaj Pan Mirosław, z tym się muszę zgodzić, że możliwości finansowe naszego festiwalu, gdzie impreza w sposób zasadniczy finansowo ciąży, powiedzmy, na całym budżecie, nie ma równych rozłożonych akcentów na eventy tygodniowe, na przykład, tak jak byłoby to wielkim moim marzeniem. Jest tak, proszę Państwa, jak jest, ale staramy się tę imprezę w jakiś sensowny sposób prowadzić dalej. Jeśli ktokolwiek z podmiotów zewnętrznych, może Pan Mirosław Górnik, chciałby ze mną zająć współpracę na zasadzie partnerskiej, jestem zawsze do dyspozycji, Panie Przewodniczący. Jeśli chodzi, powiem jeszcze w ten sposób, jeśli chodzi o oprawę muzyczną imprezy, też prowadzę w tej chwili rozmowy i prawdopodobnie, jeśli nie będzie możliwości pozyskiwania dużego sponsora, bo w tej chwili prowadzę rozmowy z grupą Żywiec, z kompanią Piwowarską Mlek. Będzie to na zasadzie barterowy program na scenę za po prostu możliwość po prostu posadowienia wiateczka gastronomicznego. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o tę imprezę, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Mirosławie, miałbym tyle do powiedzenia. Nie jest zagrożona, jest w moich rękach i będzie zrobiona na takim poziomie, na jakim po prostu nas jest w stać. Pozwolę sobie, że skomentuję pańskie wystąpienie. Panie naczelniku, w tej kadencji nie będzie tak jak tamtej. My radni w tej kadencji nie będziemy od nas wymagać. Nie można się obrażać za to, że my się posiłkujemy kimś z branży, której siedzi 10 lat. Proszę Państwa, bo to my będziemy korzystać i tam komisja wizyjna tak samo będzie korzystała z fachowców i że będą nam podpowiadać, w jaki sposób was po prostu sprawdzać. Bo wiemy, że krótka kontra jest i w tej krótkiej kontrze można się poślizgnąć. Chcemy zrobić wszystko, żeby do tego nie dochodziło. Ja się dziwię, proszę Państwa, że po tylu latach istnienia Doliny Sanowskiej, my z tą Doliną nie mamy wpisanej umowy o współpracy. My z nią jak gdyby formalnie nie współpracujemy. Stąd jest właśnie moje pierwsze pytanie. Tak duża firma obok nas, my nie mamy corocznej współpracy. Dlatego tego pana tu ściągnęliśmy po to, żeby nam zaświetlił, jak to z tamtej strony widać, nie? To co nam pan mówił, pan nam pięknie mówi o krągło, ale w tamtym roku było też tak pięknie o krągło całą zimę, a później hop, strzał, firma jakaś padła i pan burmistrz latał po firmach i pieniądze są na mnie. I ja jeszcze dam panu zaraz głos, ale ja muszę radnym dopuścić do głosu, bo powiedział pan, że powinien pana przepytywać. Proszę bardzo, pan poseł. Krótko panowie, bo to jest poza programem. Aha, przepraszam. Tak. Można? Panie gubernatorze, mikrofon. Mikrofon. Moment. Jest już? Jest? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie zgodzę się tu z Panem Naczelnikiem. Od razu postawił mur, nie do przeskoczenia. Ja się pytam, Panie Naczelniku, o co Pan informuje ludzi z zewnątrz, czerwonym paskiem, na stronie internetowej? Zapraszamy do współpracy promocyjnej w sezonie letnim 2011. To ja rozumiem, że Pan zaprasza ludzi merytorycznie przygotowanych w turystyce,
którzy znają temat. Jeżeli ci ludzie przychodzą, to nie można ich stawiać w pozycji, a po co pan tu przyszedł? Bo to jest błędne koło, to co pan przewodniczący przed chwilą powiedział. Słuszna jest sprawa. My musimy korzystać z ludzi, którzy są merytorycznie tu przygotowani. A ten pan akurat jest. Ja nie będę tu biografią. I nie może być tak, że pan go pierwszy na zasadzie kija i makewki naszego gościa traktuje. Tak nie powinno być. Powinniśmy wysłuchać, zobaczyć jego pozytywne rzeczy, które chce wprowadzić i do tego się ustosunkować. A nie od razu pogasić, że tu pan tego, czy jest... Nie. I powiem dalej, panie przewodniczący. Zgadzam się w pełni z panem wypowiedzią. Skończył się, tak powiem, wersal turystyczny. Teraz trzeba zejść na ziemię i zaczynać od postaw w ramach tych pieniędzy, co my mamy. A wierzcie państwo, że potencjał turystyczny tu firm, które są dookoła, jest duży. Duży. Ta współpraca to powinno być sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne. Ja wrócę do jednego tematu, który mówiłem już od 3 lat. Powinno być połączenie OSIR-u, jeszcze raz powiem, Wydziału Nieruchomości i LOT-u. W jeden organ decydujący, sformalizowany i tak dalej. Ten temat był poruszany tym pełnomocnikiem, z tego co pan burmistrz powiedział, był pan wiceburmistrz Kurowski. I uważam, że dalej powinien być, bo jest człowiekiem kompetentnym i nie boi się pewnych rzeczy i nie prześlizguje się tematu. I będę dalej za tym. Uważam, że ja nie będę dalej dyskutował z tym czy z tamtym, jeżeli przychodzi nam. To samo było z inwestorami, panie przewodniczący. Byli kopalni. Nie może być tak. Każdy, co złotówkę do miasta wnosi, czy to w formie gotówki, czy w formie projektu, powinien być tu przez nas hołubiony i, jak to mówią, pytany dogłębnie, jak to można coś poprawić i zrobić, a nie od razu paska. I proszę o to, panie przewodniczący, żeby pan w tym roku właśnie to dopilnował, żeby było egzekwowanie merytorycznych wypowiedzi urzędu i urzędników. Dziękuję bardzo. Nie, ja nie mam takiego zamiaru. Ja tylko, drodzy państwo, na pewno nie będę was tu nachodził. Przepraszam za zabrany czas. Tu daję słowo, że robię to tylko dla, jako mieszkaniec Łuski. Chciałbym wam uzmysłowić w tej chwili wypowiedź naczelnika. Ja jestem człowiekiem, który pracuje w biznesie turystycznym. Jestem odpowiedzialny za promocję, odpowiedzialny za to, co tam się dzieje w tej gminie Szarnoty, jak idziemy na razie do przodu. Po odpowiedź pana naczelnika nie wniosła nic. No, drodzy państwo, nie dajmy się złapać jakieś sidła. No o niczym. No przepraszam najmocniej, bo ja zadałem pytanie konkretne. Jakie media? Nie odpowiedział pan naczelnik o żadnych. Ja wiem o mediach regionalnych. Media regionalne są również naszym patronatem medialnym, ale to jest 10 tytułów typu Nowiny, Gazeta Lubuska i tak dalej, Głos Pomorza. Szanujące się media, owszem, prawda, i dużo mogące, ale drodzy państwo, dlaczego nikt nie wykorzystuje Doliny Szarnoty? Ja jechałem 2 miesiące temu, czy może 1,5 miesiąca temu do Warszawy na rozmowy w sprawie festiwalu Legend Rocka. My mamy tak, żeby było jasne, są media, które może Łuska wykorzystać, no nie ma dobrej woli z tego wynika, bo tak, Polskie Radio Jedynka, jechałem na spotkanie z dyrektorem, z panem Ryszardem Chińczą, jest patronem nie tylko festiwalu, ale innych imprez u nas, Polskie Radio Trójka, Polska Telewizja Program Drugi, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Polityka, no co jeszcze można wymarzyć? No co jeszcze można wymarzyć? Przepraszam, już nie mówię o portalach internetowych, mówię, no właśnie wszystkie media mamy. Nikt z tego nie korzysta, nie ma żadnej współpracy. I jeszcze jeden taki aspekt sprawy do państwa przemyślenia. Mamy imprezy w Dolinie Szarnoty, które są, mówię, jednej z rangi europejskiej, czyli Festiwal Legend Rocka. Dlaczego ta impreza nie jest imprezą miasta Łuski? Przecież to jest 8 km od Łuski. Jeżeli ktoś przygotowuje program, jasne, że tu jest biznes, wszędzie jest biznes, ale przepraszam, to należałoby moim zdaniem wykorzystać. Następna sprawa. Robimy w tym roku, o czym Wydział Promocji wie, wielką majówkę, to jest 30 kwietnia, 1 maja, gdzie przyjeżdżają gwiazdy lat 70., gdzie my w tej chwili nie mamy wolnego pokoju. To jest Suzy Quattro, Samantha Fox, Bonnie Tyler, Maggie Reilly. Do tego jest wielka majówka, która prowadzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dlaczego Łuska nie wzięła tego w harmonogram swoich imprez, kiedy wszystkie hotele Łusce by były zapełnione? Wszystkie hotele łusteckie, wszystkie, przepraszam, miejsca noclegowe powinny to mieć w ofercie. Nie ma.
Nie ma, my oprócz tego otwieramy w niedalekiej przyszłości nowe zoo. To są rzeczy, które w Polsce nie będą. My, ja wam powiem Państwu tak, niby Lubicz jest naszą konkurencją. My w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy, że Lubicz buduje 300 pokoi, to w moim dziale marketingu krzyknęli hurra, dlatego że mam następne 300 miejsc noclegowych, które wykorzystamy na festiwalu Legend Roku. To wszystko powinno razem współgrać. Ja mówię, ja moim zdaniem nie, wypowiedź pana naczelnika kompletnie nie usatysfakcjonowała, bo nie było powiedziane o konkretach, o żadnych pieniądzach. Jeżeli pan naczelnik mówi, że w wywiadzie do gazety, że rozmawia z kampaniami aplikacje, no i co z tego? No i co z tego? Ja pracuję ze sponsorami i gwarantuję Państwu, jak tutaj, przypomnijcie sobie moje słowa we czerwcu, że będziemy stać w tej samej sytuacji, w której jesteście tutaj. I tak nawiasem mówię, kto poniósł konsekwencje za organizację festiwalu Sztucznej Gąbki w zeszłym roku? Nikt! Nikt, drodzy Państwo. I będzie taka sama sytuacja w tym roku, bo jeżeli ktoś mówi, że rozmawia z mediami regionalnymi, umawia się z nimi na 10 marca, bo ja niestety też z nimi pracuję, a co będzie, jeżeli media regionalne odmówią albo postawią pod murem? Nie ma żadnej innej alternatywy. Ja znając troszeczkę ten temat już, na wszystkie sposoby możliwe pracuję, że jak jedno nie wypali, to drugie musi wypalić. Jeżeli chodzi o kampanię piwowarską, to prostuję. To jest mój partner, z którym, który robił u nas konferencje swoje działy i oddziały. I mówią, że były jakieś szczątkowe rozmowy, że ktoś tam z nimi robił, nic nie wiedzą. 4 miesiące do sezonu. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze tylko odpowiedź pana naczelnika. I na dzień dzisiejszy byśmy zakończyli, tylko że radni jeszcze mają jakieś pytania, bo to jest temat wrzucony tak na gorąco, nie chciałbym tutaj przyciągać. I proszę panie naczelniku. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie Mirosławie. Myślę, że praca pana Dominie jak pan, że miasto samo w sobie, czy Dolina Szarlotty sama w sobie nie generuje takiego potencjału. Musimy się promować, reklamować razem, łącznie, współpracując. Dowody, szanowny panie i szanowny państwo. Za chwileczkę po tym posiedzeniu komisji wręczę panu film promocyjny, który wykonałem jako jeden z pierwszych elementów promocyjnych, gdzie zacząłem tutaj pracę. I cóż w tym filmie jest? Pokazane jest wszystko, co jest najlepsze w Ustce, w formule spaceru. I pokazana jest, szanowny panie, Dolina Szarlotty. Nie zapominam o panu. Nie zapominam o panu. Jest Dolina Szarlotty, pokazuje piękne walory. Strefy 30 km od tego. We wszystkich swoich materiałach promocyjnych nie ograniczam się do miasta, bo wiem, że to jest świadomość pewnej nicości. Zawsze pokazuję we wszystkich materiałach informacyjnych Dolinę Szarlotty. Jest pan nieuczciwy w ten sposób, atakując mnie. Proszę bardzo, panie naczelniku, pan jest znany dosyć nerwowości. Bardzo prosił na tej komisji, żeby pan się zachowywał jako gość zaproszony, bo pan jest gościem zaproszonym na komisji. Panie przewodniczący, to jak najbardziej cenzuralne słowo. Chciałbym panu przypomnieć jeszcze jeden fakt z naszej współpracy, właściwie z mojej inicjatywy. Przypomina pan sobie konferencję lotniczą Colin Fly. Moją rolą jako urzędnika było zainspirowanie i danie zielonego światła, abyście z właścicielem firmy, która zajmuje się przewozami lotniczymi, dalej sobie współpracowali. I muszę panu powiedzieć tak.
na cztery podmioty, które zaprosiłem i też również Pana. Miał Pan niewiele czasu, w ostatni tygodniu Pan przyjechał, ale dziękuję Panu, że Pan przyjechał. Jeden podmiot hotelowy podjął współpracę. Sprzężył się zgodnie ze stronami internetowymi, wymienili się informacjami i po prostu te podmioty ze sobą współpracują. Nie wiem, czy Pan współpracę pociągnął, to już jest Pańska sprawa, ale ja chyba na stronie internetowej nie widziałem wątku współpracy, jeśli chodzi o ofertę, o dopełnienie, jeśli chodzi o sprawę transportu lotniczego. Jeśli chodzi o tematy tutaj powiedzmy majówek, wypełnienie hotelu i tak dalej, proszę Państwa, ja analizując podmioty do współpracy i wysyłając informacje o sezonie, rozsyłam to do różnych podmiotów, ale też proszę Państwa, nic nie stoi na przeszkodzie, ale by Pan Mirosław nawet prostym mailem poinformował o takiej fakcie. Z wielką przyjemnością bym uwiścił tę informację i z wielką przyjemnością bym z Panem współpracował. Jeśli zaś chodzi o brak Pana satysfakcji w temacie odpowiedzi na patronaty, jeśli chodzi o festiwal, wie Pan dobrze i wiedzą też Państwo doskonale, jaka jest struktura wydatkowa festiwalu, że na wielką promocję tego festiwalu, też na tym ubolewam, niestety środków już nie ma. Były zawsze, jak były lepsze możliwości finansowe, podejmowane próby współpracy z Radiem z RMF-em, jeśli chodzi o patronat medialny, ale niestety to wszystko kosztuje. Za darmo nie ma nic. Za darmo, proszę Państwa, nie ma nic. I tylko tyle. Proszę Państwa, właśnie po to nam chodzi, byście Państwo współpracowali, a nie rywalizowali. Wzajemnie się tam o coś oskarżali. I myślę, że my w tej kadencji to dużo doprowadzimy, żeby te podmioty w okolicy Ustki, jest to Ustki, które zajmują promocją, żeby współpracowały, żeby miały podobny kalendarz, żeby to się zatębiało wszystko, bo to po prostu jest nasz obowiązek i nasza szansa, żeby te imprezy w Ustce były w lepszym wydaniu i co do bogatsze. Pan Wiciński jest jako pierwszy, Pan Szymiański. Panie poczynniku, ja mam trzy krótkie pytania, na które właśnie mogę Pan powiedzieć szczerze, bo to jest bardzo krótko. Pierwsze, z iloma firmami, które mają, czy mają Pan podpisane umowy, z iloma to trochę negocjacje. Drugie pytanie, z iloma mediami ma Pan już podpisane umowy, z iloma to trochę negocjacje. I trzecie, właściwie najważniejsze, czy gwarantuje Pan, że zdążymy z terminem, że nie będzie nie wypało podczas tak jak to w terenie. Dziękuję. Proszę Panie Czerniku, żeby było... Ja rozumiem wielką troskę o festiwal, odpowiem twierdząco od pytania trzeciego, przekornie. W tamtym roku była podjęta próba dobudżetowania tego festiwalu poprzez oddanie tego festiwalu podmiotowi zewnętrznemu. Była to słuszna decyzja co do intencji, życie pokazało na tym, że nawet przedstawiciele firm, które zajmują się marketingiem, reklamą, mają kłopoty w pozyskiwaniu środków i możliwych sponsorów. W tym roku festiwal jest pod moją opieką i tutaj nie będzie powiedzmy żadnego załamania i żadnej obsługi terminowej. Zdążymy. Tak, oczywiście nie ma żadnego problemu. Jeśli zaś chodzi o firmy biotechniczne, zadał Pan Radny pytanie. Ja powiedziałem już na początku. Są to cztery firmy pirotechniczne, jest to czołówka Polski, proszę Państwa. Już podpisane umowy. Nie, umowy są w trakcie projektów gotowe. Ruszyła w tej chwili procedura wynikająca z zamówień publicznych. To jest ta procedura, która mnie obowiązuje jako urzędnika. Pana mnie obowiązuje, nie obowiązuje, bo on pracuje zupełnie na nim przełożeniu. Znaczy ja pytam zupełnie o co innego. Nie ma jeszcze podpisanych żadnych, że może Pan pokazać. Nie pytam o nazwy i kwotę, ale czy nie ma jeszcze żadnych, że jest... Myślę, że do marcowej sesji po prostu, ja powiedziałem, to już było dawno zrobione, tylko że w tej chwili brak Pani Marii Olbrzyskiej, to nas, która z zamówienia publiczne jest odpowiedzialna, bo jest po ciężkiej operacji i prawdopodobnie dzisiaj jest dopiero pierwszy dzień w pracy, jeszcze muszę to sprawdzić, spowodował tylko tą dwutygodniową przesunięcie. Kogo to obchodzi? Tak. I drugie pytanie jeszcze o media sponsorów. Z iloma jest podpisane, z iloma trwają negocjacje? Proszę Państwa, to jest bardzo trudny temat, jeśli chodzi o współpracę sponsorską. Powiem tak, to wszystko kosztuje, nie ma nic za darmo. Ja budżet, powiedzmy, na reklamę festiwalu
będzie się goniło. Bo ja tak jak Państwu powiedziałem, w budżecie jest tylko niepełne zabezpieczenie, jeśli chodzi o podstawowe kwestie. To wszystko kosztuje. Także prawdopodobnie będę się ograniczał tylko do patronatu regionalnego, bo wyjście, jeśli Pan Mirosław byłby tak łaski i zechciał mi pomóc w pozyskaniu sponsora medialnego, który mi za darmo zrobi reklamy, no to będę do góry skakał i pochylę pod nim czoła. Ale za to wszystko, proszę Państwa, się w tej chwili płaci. Nie ma nic za darmo. Nie ma nic za darmo. Ja z wielką chęcią sprzężę się zwrotnie tutaj w pewnych działaniach, możemy się domówić. Nie widzę w tym temacie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o współpracę. Jeszcze na to, na to nie mam środków. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu i Panie Dyrektorze Wałkowski. A propos tutaj nawiązując do ostatniego zdania i ma nic za darmo, chciałbym się zapytać Pana Dyrektora Wałkowskiego. Po pierwsze, chodzi o ostatnią kampanię szarlotty w całym kraju. To trwa już tak co najmniej od kilku miesięcy, a może i nawet dłużej. I tam się pojawiło pierwszy raz bodajże. W internecie jest jeszcze nadal napisane, już o tym mówiłem tutaj na naszym wewnętrznym forum, ale korzystając, że Pan Wałkowski jest z nami, to niech nam może to wyjaśni. W internecie na stronie szarlotty pierwszy, jak się otwiera, to jest napisane Szarlotta Kołostki, ale to jest chyba ostatni już napis Szarlotta Kołostki. W tej nowej kampanii, no wszędzie widać, nagle się pojawia Szarlotta Kołostka. Ja z racji tego, że mam kolegę radnego Słupskiego, pytałem się, ile w budżecie to kosztowało. On powiedział, że ile nic nie kosztowało, nie mieli na to środków, że Szarlotta się znalazła Kołostka. Proszę Państwa, to ta reklama, jeśli rzeczywiście tak jest, Pan Wawrowski będzie uprzejmy odpowiedzieć. A w ogóle dlaczego nie jesteś, Szarlotta przestała być Kołuski po tylu latach, gdy była, gdy budowała się? I czy radny Słupski, już mniejsza nazwisko, z opcji Pana Kobylińskiego, czyli raczej zorientowany w budżetowych sprawach, udzielił mi dobrej wiadomości, że znaczy właściwej wiadomości, że to ta zmiana nastąpiła jakoś tak. No dlaczego? Dlaczego myśmy stracili taką możliwość przy okazji reklamy Szarlotty w całej Polsce? To są zarówno te media, które Pan wymienił bodajże, ale to również o polityce też Pan mówił. Czy mógłbym zapytać? Halo. Ja tylko już ostatni raz naprawdę nie chcę Państwu czasu zabierać. Dalej jest nieporozumienie, drodzy Państwo. Ja pytam się naczelnika, jakie media załatwił. Naczelnik mówi, że to kosztuje. Ja Państwa informuję, nie. Jeżeli ktoś ma pomysł na zorganizowanie dobrego produktu i sprzedania ogólnopolskim stacjom radiowym, telewizyjnym i mediom ogólnopolskim, można to załatwić bez pieniędzy. Tylko po prostu, nie wypłacając to nikomu, no po prostu trzeba być kompetentną osobą i wiedzieć, jak się w tym wszystkim poruszać. Jest dział promocji w każdej dużej firmie, jest dział promocji w Urzędzie Miasta Słupsk, Ustka i w każdym innym mieście i każdy sobie jakoś radę daje. Więc ja informuję Państwa, że można załatwić ogólnopolskie media w postaci oczywiście patronatu, nie w dziale reklamy, tylko patronatu, które zrobią to za darmo. Jakiś ukłon, no są różne rzeczy, to robisz faktycznie tajemnice handlowe, ale takie rzeczy są do załatwienia. To moje pytanie brzmiało, co zrobimy bez pieniędzy? Ale to, że budżet miasta Łódzki nie ma pieniędzy, to my wszyscy wiemy. I narzekanie cały czas na to, że po prostu nie mamy pieniędzy, to nie kończy sprawy, to trzeba zamknąć festiwal, nie robić sobie wstydu półśrodkami. Bo na przykład, ja tak samo się pytałem o sponsorów kapitałowych. Ja wiem jedno, my naprawdę ciężko pracujemy, drodzy Państwo, ja mówię, ja powtarzam, ja w nocy nie śpię, się budzę w środku nocy i myślę, że zrobiłem promocji wszystko, bo jeżeli nie zrobiłem, to ludzie nie przyjadą, to my nie zarobimy i my po prostu będziemy mieli kłopoty. Taki tok myślenia i trzeba być pasjonatem tego, co się robi, tak a propos tego. Ja się raz powtarzam, że wszystko można załatwić również bez pieniędzy. Tylko na to trzeba dużo czasu, a nie 4 miesiące przed festiwalem. Wracając do tematu Kołosłupska, jest to na pewno ważny aspekt, bo my właśnie wykorzystujemy sieć Discovery. Teraz będziemy wykorzystywać TVN cały, TVN24, TVN główny
będziemy wykorzystywać złote przeboje, mamy limit 300 tysięcy przykładowo do wykorzystania, to są pieniądze, z którymi byśmy się wyjął, chęć od miasta Łuską podzielili. Przepraszam najmocniej, jestem mieszkańcem tego miasta od urodzenia, ale proszę Państwa, to trzeba sobie z kim się pracuje. Niestety, to wierszanki miał emocje, bardzo przepraszam. Dziękuję. Proszę Państwa, wydaje mi się, że ten pierwsza runda naszych wymagań o promocję Łuski na dziś się wystarczy. I dziękuję wszystkim Państwu, naczelnikowi Tarczy.